Dzień dobry, ja jestem Nerwarien, a to będzie poradnik do Wukonga w dżungli, czyli coś, co mówiłem w najśmielszych postaciach, że coś, co moim zdaniem strasznie fajnie działa. Także postaram się wam pokazać, jak, na jakiej zasadzie działa. Co do run i masterek, wszystko jest pod filmem, także sobie tam sprawdźcie. Do masterek to tam jest screen, żeby sobie skopiować, a co do run to wszystko jest wypisane ładnie, także myślę, że każdy powinien to tam ogarnąć. Mam nadzieję. Jak gramy? Mamy Thresha z Kalisto na bocie, Elisina mamy na topie, Zeda na midzie, ja w dżungli, okej. Okay. U nich Riven na topie, Skarner w dżungli, Ari na midzie, Lucian z Threshem na bocie będą grali, okej. Okay. Tak nam to wygląda. Tak jest. To akurat na tym koncie mam dużo widzów, więc spodziewałbym się kilku wiadomości. Poradnik, tak jest. Przypominam, że na niebieskiej stronie, jak gracie... Aha, jakieś visual bugi. Pięknie. Jak gracie na niebieskiej stronie, zaczynacie od golemów, tutaj. I później idziemy na reda. Jak jesteście na red side, to zaczynacie na żabie, później na niebieskiego. Chodzi tutaj o to, żebyście mieli po prostu pomoc od botlane'u, żeby szło to jak najszybciej, plus po prostu jeśli zesmajdujecie tych golema lub tego lub żaby, to po prostu lepiej będzie się wam czyściło w dżunglę, będzie o wiele bardziej wygodnie, także tak nam to działa. Zastanawiam się, dlaczego mam taki wysoki ping, ale to chyba musi być coś w stylu, że jak nagrywam późno i ogólnie gram późno, tylko zastanawiam się, czy bez streama też miałbym takie lagi. No bo wczoraj nagrywałem koło północy, teraz jest też 23, także może dlatego, nie wiem. Także nie wiem, może to. Co do umiejętności? Bo chyba nie ten. Dawno nie było poradnika do Wukonga? No bardzo, dobra. Tutaj. Mam nadzieję, że wiedzą chłopaki. Co do pasywki, za każdego czempiona, który jest w tym kółku, dostajemy 4 armory i 4 magic resistance'u, także jeśli jest teamfight 5-5, to mamy dodatkowe 20 armory, 20 magic resistance'u, także bardzo fajna sprawa. Bardzo przyjemnie nam to działa. Aha, wziąłem tylko jednego petiona. Ups, z tym może być teraz ciężko. No, oczywiście z dwoma petionami zaczynamy. Może jakoś dam radę, zobaczymy. Q, uderzenie z pałki, pałka się wydłuża, bez skojarzeń, please. Pałka się wydłuża, także jeśli jest jakiś target, który tam macie, wiecie, dalej, jakiś mobek jest na dalszą odległość, albo nawet i bohater jest na dalszą odległość, to macie troszkę większy zasięg, także to jest spoko opcja, oraz zmniejszamy armor naszego oponenta, także całkiem miło to działa. I teraz tak, no powinniśmy zrobić na luzie blue. Ale nie, chyba dobra rady bez tego. Kurde, mam nadzieję, bo jak padnę, to będzie lipa. No z drugim potionem to leciutko, prawda, by poszło. Także mam nadzieję, że się nie wywalę, bo będzie klapa. Bo jeśli byście zrobili tego blue, to potem by można nawet jeszcze i żabę zrobić pewnie. Jeśli bym miał tego potiona, no ale nie mam, no to... no cóż. Także się po prostu po tym cofnę. Także nasze Q wytłumaczone. Nasze W zostawiamy za sobą decoya, czyli jak to na polski przetłumaczyć? Klona? Po prostu zostawiamy klona za sobą. On stoi w miejscu i po chwili zadaje troszkę obrażeń. Nie są to jakieś tam duże obrażenia, ale co jest dobre w tym W? To, że jeśli jesteście w dżungli i dlatego też na drugim poziomie dałem W, jeśli ktoś to zauważył, żeby właśnie ten mobek przytankował przez chwilę. Po prostu dajemy auto-atak, dajemy W i wtedy ten mob z dżungli skupia się na naszym klonie, plus ten auto, plus jeszcze on atakuje troszeczkę, także to jest fajnie. Bardzo nam przyjemnie to działa w dżungli. Wezmę na razie wilki, ponieważ smajtować bym chciał tego żaby. Tak zrobię. Zostawiamy klona, widzicie? One się na nim fokusują.
Także dwa autoataki mi zjada na siebie, także to bardzo fajnie działa. I tutaj też właśnie często na streamie mi się ludzie pytali, dlaczego ten... dlaczego daję na początku E i W, a nie E i Q? Właśnie chodzi o to z tym W, że no po prostu lepiej to wychodzi. No nie wiem, nawet możecie sobie odpalić Customa, jeśli mi nie ufacie, i sobie testujcie, co wam szybciej wychodzi i na czym mniej tracicie HP. W, bo ja już testowałem, także... także tak nam to wygląda. I tutaj trzeba powiedzieć, jeśli macie jakiegoś blue albo red buffa i sobie staniecie, to klon, którego zostawiacie, on nie ma tych buffów na sobie, także nie można oszukać tak łatwo. Ale taką sztuczkę tutaj można zaprezentować. Jak macie klawisz stop, jeśli macie normalne ustawienia, że tak powiem, to ten klawisz powinien być pod S. Zostaje i biegniecie, klikacie X, może klikacie S, ja mam pod X po prostu. I jest to ta sama animacja, co jak gdybyście zostawiali właśnie waszego klona. Także niekiedy można tak oszukać, tylko pamiętajcie właśnie o tym, że jeśli macie jakiegoś buffa na sobie, no to nie zadziała. No chyba, że ktoś jest ślepy. Albo coś nie tak jest z jego głową. Także o tym trzeba pamiętać. No i to jest taka sztuczka, która niekiedy się przydaje. Niekiedy można naprawdę kogoś ograć. Może w tej grze mi się uda coś takiego zaprezentować. Byłoby bardzo, bardzo ciekawie pokazać to w praktyce. Spróbujmy na bota. Może tędy? Nie, chyba go ma Kalista. A. Okej, spoko. Na tym koncie na tym koncie wszystkich subów dodaję na... z tego. Z Twitcha do tego. Troszkę tego jest. Ale nie narzekam. Okej, dalej. Nasze E to będzie skill, który będziemy maksować. Jest to dash, czyli podbijamy do przeciwników. I atakujemy 3 albo 4 osoby. Czekajcie. Atakujemy jedną osobę i dwie dodatkowe, które są obok tego głównego celu, również dostają obrażenie. I co? I dostajemy atak speeda na 4 sekundy, także spoko opcja. Spoko opcja. I co do ulti? Cyklon, czyli nasze ulti, czyli po prostu kręciołek wokół siebie, podrzucamy każdego i zadajemy dużą ilość obrażeń. Tak nam to działa. I tutaj trzeba teraz powiedzieć, że to taki jest strasznie ofensywny build na tego Wukonga. Także tutaj radziłbym jak gdyby nie od razu wyciągać go na ranked czy cokolwiek. Raczej bym sobie nim pograć, żeby go tak potestować, że tak powiem. Bo jest bardzo... bardzo taki... No nie zawsze jak gdyby on wychodzi, bo jest po prostu drogi. Ten build jest strasznie drogi. Potrzebujecie dużo przedmiotów, które troszkę nam kosztują. Więc przydałoby się albo cały czas farmić w dżungli, albo gankować tak, żeby dostawać kille. No nie zawsze się zdarzy tak, że dostajecie kille, prawda? No, nie można tak mieć chyba. Chyba, że ktoś jest naprawdę jakiś... a to jest Morton. Trzeba być naprawdę jakimś super szczęściarzem. Gdzie mi kod zasłania cały ekran. Śpimy sobie tak. Nie widzę, ile mam złota. Okej, wezmę sobie buty. Można by tam było jeszcze wziąć jednego longsworda w sumie. Czekajcie, moja ulubiona. Ulubione miejsce kota. Przy klawiaturze, okej. Ari, spingujmy. Tuż trash się wywalił, okej. Kalista 4-0, ale trash 0-3. I Lucian 2-3. Myślę, że jest okej. Myślę, że jest to okej. Tutaj pamiętajcie, jeśli macie Q, to tu jest taka sztuczka, że dajecie, czekajcie, pokażę to, dajecie auto-atak i od razu potem dajecie Q. To jest tak jak na Jaxie, jak na Dariusie, no właśnie na Wukongo, no jest kilka takich postaci, które mają właśnie ten mechanizm. Bardzo przyjemnie, uruchomili smoka, to bardzo dziwnie, z tej strony. Ja tam zaraz się, o ja nie mam smite'a, to jest taki minus mały. Ale myślę, że bez większego problemu powinienem zrobić takie zamieszanie, że... O, nie użyłem z tego Q. A tutaj powinienem powiedzieć jeszcze o jednej ważnej rzeczy, tutaj tego. Jedna ważna rzecz. A tutaj ta pałka się wydłuża. Nie mam many.
Jak dajecie ulti? To przed tym... Czy bym poleciał tędy? Okej, okay, aha, chce się zabić o wieżę, rozumiem. Przydał się smite, okej. Okay. Ten smite mi daje, oddaje manę, więc... Dlatego też go użyłem. Tutaj pójdzie, czy co? Patrzcie tego! Gdzie ty lecisz, gościu? Nie no, uciekniesz. No nieźle zagrał, nieźle, muszę przyznać. Przed... No. Aj, w końcu go zabiję. Yeah. Koniec. Ale nieźle mu poszło. Do czego dążę? Dążę do tego, że trzeba przed użyciem ulti użycie Q. Pamiętacie, że nasze Q ściąga armor, prawda? Więc im mniej ktoś ma armoru, tym większy DPS będzie na naszym ulti. Także bardzo ważna rzecz. Tutaj akurat ja tego nie zrobiłem, ale no dzięki temu sobie przypomniałem, że trzeba o tym powiedzieć. Także wy o tym nie zapominajcie. To jest ważne, ważne. Także nie róbcie tak, że dajecie E i od razu dajecie ulti, tylko przywalcie mu jeszcze z tej pały z Q i dopiero wtedy kręciołek. Tak to powinno działać zawsze, za każdym razem. Żeby po prostu jak największe obrażenia wam wyszły. Okej, okay, cofnijmy. Potrzebuję już tego. 300. Okej, okay, no mogłem dofarmić może 360 do Longsworda, no ale... Oj, panie. No lecę. O, nie wiem, czy ten skarner jest na tyle niepoważny. No nie jest aż tyle niepoważny, okej. Okay. Sucker. O kurde, jakie tutaj mocne słowo lecę, ja nie wiem. Co ci będzie to z nieprzyjaźnie, nie wiem. I też to było bardzo fajnie działa na zasadzie tej, że... Że lecimy, kurde, z ulti. Pała. Oj! Czekajcie, z czego dostałem obrażenie? Z ulti albo z W? Nie jestem pewny, bo dostałem jeden turret od shot, znaczy jeden shot od tureta. Tak, czyli Ari musiała mi coś dowalić jeszcze. No szkoda. Szkoda, bardzo się poczułem. Co do tego, co do gankowania na Wukongu, to... trochę nie bardzo jest łatwo gankować, ponieważ zazwyczaj jak gankujecie na przykład mida, to idzie tutaj, to jest podobnie jak się Shaco gankuje. Czyli dajecie sobie tego W waszego, idziecie na niewidzialności, podchodzicie do gościa. I tutaj pamiętajcie o tym, że jeśli możecie komuś przywalić z autoataku, to najpierw z autoataku, a dopiero później, jeśli ktoś zaczyna uciekać, to dopiero wtedy dajecie E. Nie używajcie waszego E od razu. Ponieważ no jest to wasz gap closer, także jeśli ktoś wam ucieknie, no to już nie macie, no macie ile? 6 sekund cooldown, także no nie zawsze będzie opcja na to, żeby dotrzeć do tego gościa, także tutaj jest to warte zapamiętania, myślę. Także sobie to pamiętajcie, żeby uważać na tych gankach. Oddałem mu blue chyba, prawda? Na tej Ari? Tak, to by się zgadzało. Trzeba być to odzyskać zaraz. Tak być nie może. Tutaj co do itemków, pierwszym naszym ofensywnym przedmiotem będzie Hydra. Czy w sumie pierwszym ofensywnym przedmiotem tak naprawdę jest nasza maczeta, bo ona jest składana z Brutalizera. Ale no wiecie o co chodzi, prawda? Już taki przedmiot, który nie jest stricte junglerowym, to Hydra. On się tutaj dozwoni i teraz patrzcie, cyk, W, wchodzicie na niewidzialności. Przywalę z pałki, tak mało obrażeń? O stary. Coś ten Zed. Myślałem, że trochę więcej zrobi, no nieważne. Myślałem, że troszkę więcej. Kopnij, okej. Okay. Nie bardzo, co wiesz, myślałem, że troszkę możemy więcej. Okej, okay. Tiamat będzie na pierwszy, tylko tutaj najlepiej było jakbyście mogli pikaxa kupić, no ale... Niestety mnie nie stać, więc zrobię to tak po prostu, okej. Okay. Dzisiaj jeszcze trochę na streamie pograłem tym Wukongiem. Stwierdziłem, że już wiem wszystko, więc lecimy. Tylko, że właśnie tutaj jest ten minus Wukonga, jak mówiłem, że jeśli nie macie jakiegoś tam killa, czy tam za bardzo umieracie, czy cokolwiek,
to nie jest tak kolorowo właśnie. I to jest ten mały, mały minus. Nie wiem w sumie, czy mały. Bo w tej dżungli nowej, to co mówiłem w którymś z poradników, zaraz nie pamiętam, którym. W którymś to mówiłem, że jeśli jesteście do tyłu, to jesteście... no jest ciężko po prostu w tej nowej dżungli się jak gdyby odrobić. Gdzie stary? A tam jest cały czas. Tego bardzo widzą. No prawie. Ale przynajmniej złapał tego. Jeszcze mi zebrał złodziejaszek. Kurczę. Mamy Lissina. Może byśmy coś tutaj zrobili w sumie. Tego smoka? Przydałby mi się tutaj czerwony trinket, kurczę. To jest pink, chłopaki, cały czas. Ale chyba nie wiecie o tym, dobra. Dobra, zróbmy to. Możemy to bardzo szybko zrobić. Wow. Wziął mnie na smycz, okej. Okay. Mam chyba tyle. Chociaż ta Riven. Wow. Bardzo ciekawe. Okej. Okay. Trash umarł. Jeden za dwa. I to trash, który ma 0,5, który nie daje dużo golda. Myślę, że okej. Okay. Myślę, że okej. Okay. Ja tu się jeszcze postaram coś zabić. No coś zabiłem. Nieźle. Coś nam wyszło. O, no i teraz właśnie jest cudownie. Są kile. Są pieniążki. No i się teraz właśnie rozkręca. Także jeśli dostaniecie taki darmowy kile gdzieś, to po prostu tym Wukongiem się zaczyna tak snowballować fajnie, że po prostu jeśli tylko zdobędziecie jakąś przewagę większą, czyli tam właśnie te 2-3 kile, to po prostu jest już cudownie. Zróbmy sobie tak i... Ten Vampiric Scepter nie jest mi koniecznie bardzo potrzebny do szczęścia, więc po prostu wezmę sobie drugiego Longsworda. Tak zrobimy. Bo teraz tak, pomyślcie, jeśli zmienimy tego Longsworda na Vampiric Sceptera, to dostajemy tak naprawdę tylko 8%+ lifesteala. A ten lifesteal nam jest tak sobie potrzebny, prawda? Dajmy radę w dżungli z naszym smite'em, z naszą tą pasywką. Nie jest nam bardzo jakoś koniecznie potrzebny do szczęścia to ten lifesteal, więc... Więc lepszy dla nas jest po prostu AD. Także jeśli byłaby opcja na full hydrę, myślę, że okej, okay, można by wziąć. Ktoś mi to zwinął. Kurczę. Co do tego, co do AD Carry, znaczy z tych nowych poradników solowych, które robię teraz na przykład, to raczej aktualnie tylko dżungle, a postaram się właśnie wszystkich midlanerów, toplanerów, AD Carry i TP zrobić tam wtedy z gośćmi. Myślę, że tak to powinno teraz działać. Okay. Nie wiem w sumie, czy powinienem tak pisać podczas poradnika, no ale mniejsze. Ups, to mi wyłapał. Ajaj, nie zdążyłem go podbić. Ajajaj, jakbym go podbił. Ale jeśli Zed go zabije, to dostanę asystę, ale nie trafił z kół. Dobra, zabiję ją. O, może być, aczkolwiek szkoda, że to nie zrobiłem. Okej, no poczekamy do hydry. Poczekamy do hydry. Ewentualnie, jeśli tutaj na przykład bym zgarnął strasznie dużo... nie wiem, co powiedzmy triple kill jakiegoś znowu, to zrobiłbym Last Whispera od razu. Jeśli miał 1900 golda teraz, to zrobiłbym Last Whispera. No ale jako, że nie mam. No to hydra. Co do budków, bo tu na pewno będą pytania. Merce, jeśli jest dużo TC, Ninja Tabi, jeśli jest dużo auto atakujących, czekajcie, bo mi tu Morton rusza kamerą. Jeśli chcecie dużą mobilność, no to buty piątki też są ok. Też są ok, niekiedy na butach piątka gram, też są dobre, ale na przykład tutaj, jak macie trasha,
Ori, Skarnera i Riven, no to myślę, że Merce raczej by się zdały. Myślę, że będą ok. No, weźmy sobie tego gościa. No i pamiętajcie o tym, o tej hydrze, żeby tego używać. I tutaj jeszcze jako ciekawostkę wam powiem. Jak macie tego żuczka, czy jakkolwiek chcecie nazwać, ja to nazywam gówniak. Jakoś tak mi się przyjęło. Także jak zabijecie gówniaka, znaczy jak zabijacie gówniaka, to jeśli dacie mu stuna, to macie zwiększone obrażenia na nim. Także jeśli chcecie zabić gówniaka, sobie zesmajtujcie golemy, które dają wam stuna. To taka ciekawostka. Tak to ciekawie nam działa. No, ZX. Jakieś visual bugi. Ostatnio coraz częściej mam takie coś. Jakieś takie niebieska otoczka, czy coś w stylu uruchomił barona przez przypadek. Nie wiem, czy specjalnie. Możliwe, że specjalnie. Kurczę, ile osób o tym baranie się pyta? Nie odpisujemy. Już wystarczy, kurde. Mogę sobie ze sobą ustawić opis, że pora. Nie wiem. Potrzebuję 875. Okej, okay. Będzie. A ten turret mogę zebrać za darmo. Tak sobie zawsze sprawdzajcie tego, ile to ma HP. Akurat miałem jeszcze ten stack z tego, z golemów, który, jeśli oglądaliście mówię, nie patrzę. Zostawimy to Lysinowi. Daje dodatkowy true damage na wieży. Także tutaj też coś, co mówiłem w którymś z poradników, że jeśli chcecie właśnie iść na topa, chcecie wziąć turret, no to sobie zesmajtujcie też właśnie te golemki. No i co ja tutaj mogę zrobić? Ponieważ to jest teraz 500 golda. Zróbmy tak, zmienimy ten trinket. Ten trinket się powinien wcześniej zmieniać tak naprawdę. Ale ja zawsze zamulam pałę z tym niestety. Także tutaj ostatnio kiedyś mnie ktoś pytał na fanpage'u o to, że kiedy właśnie powinno się zmieniać trinket na czerwony na dżunglerze. I szczerze powiem, że tak najszybciej. Tak gdzieś do dziś, okolicy 10 minuty myślę, że już powinno być zmieniane. Ja zazwyczaj koło 15 zmieniam, bo zamulam się. Zapominam o tym, lecę. On 12 level, skarbny ma 11. Co to jest? To jest ładny tego nowego przedmiotu. Ta Riven, nie wiem co ona sobie myślała, robiąc to. Okej. Okay. O, zły smite. Kurczę. Mógł mi ukraść mnie, nie? Wydłużamy kija. Zabijamy. Okej, okay, trash ukradł. Słodziaszek. O, na pytanie może odpowiemy. To jest nasz? Nie wiem. Aj. Tutaj też kiedyś... Kiedyś było pytanie w komentarzu pod którymś z poradników, jak się odpisuje właśnie do ludzi tak szybko jak ja. Dajcie slash R i później dajcie spację. I wam to jest na zasadzie respondy, czyli z angielskiego, no właśnie. Odpisz po prostu? Chyba nie wiem. Nawet nie wiem jak to się tłumaczy dokładnie. Ale w wielu grach MMORPG też to działa, także jeśli ktoś grał w jakieś tam WoWy czy inne jakieś tam gierki, no to powinien znać ten skrót. Jeśli ktoś jest nowy w komputerach i w jakichś tam grach, no to może ktoś się dowie z tego poradnika i właśnie to jest piękne. O! Jezu, ale mi przewaliło. Kurczę. Cofnę się? Dobra, uważajmy. Okej, okay, nawet pytanie poszedł. Zaraz weźmiemy tego Whispera. Tutaj tak trochę późno buty robię tak naprawdę. Raczej wypadało wcześniej, ale mam w miarę mam fajne pieniądze, gdy wracam do bazy, więc wolę już te przedmioty pokupować. Weźmiemy jeszcze jakieś wardy. Zawsze wardy, pamiętajcie, że są ważne. Bardzo często dzięki jakimś tam wardom, czyli wizji po prostu, można albo kogoś zabić, albo nie paść, albo żeby ktoś z waszej drużyny nie padł, także myślę, że warto
Warto o tym pamiętać. Żeby zawsze mieć jakieś tam wardy u siebie w plecaczku. Okej. Isabela. Okej. Także jak już macie tą hydrę, i znaczy, jeśli są dwa przedmioty, to jest w miarę właśnie fajny i damage, i clear, i wszystko tak naprawdę. Z tą hydrą jest już kosa na tym Wokongu. Spokojnie. Tu potrzebujemy barda. Tutaj musi być ping. Znaczy musi, to jest dobre miejsce do pinka. Ja też właśnie myślałem kiedyś nad poradnikiem, kurczę, gdzie wardy rozstawiać, ale koniec końców nic z tego nie wyszło. Chyba klon go zabił, tak naprawdę. Tutaj może być Ari. Tutaj też powinien być wart. Tutaj tak damy, żebyśmy widzieli tutaj ten bok. No, chodź na Bruno. Chociaż jako jungler pamiętajcie o tych wszystkich pingach. Ważna rzecz, żeby wasza drużyna wiedziała po prostu, co my zamierzacie zrobić. Bo co z tego, że wy, że tak powiem, wy coś sobie wymyślicie, ale jeśli wasza drużyna wam nie pomoże, no to... No niestety przypominam, że League of Legends jest grą 5 na 5, no i raczej się wygrywa też 5 na 5, aczkolwiek niekiedy się zdarza nawet 1 na 9. Okej, piszemy. Wow, ale on też uchwycił, nieźle, co? Zimy. Szybki ten jak cholera. On pod tanka się zrobił tym skarnerem. Może być. No flesza. A, chciał zrobić taką sztuczkę. Nie tym razem, stary. Tym razem. Aczkolwiek. Może by mu to wyszło tak naprawdę. Zróbmy to. Okej, dobra, mago. To jest taka śmieszna sztuczka, że podchodzicie tutaj i robicie flesza, że niby za tą ścianę, ale fleszujecie się tutaj. To jest tak zwany flash juke, który bardzo był, że tak powiem, rozpromowany przez FHD, jeśli ktoś kojarzy takiego youtubera. Myślę, że sporo z was kojarzy, więc... Więc pewnie kojarzycie to, prawda? Także to jest... Znaczy, jak chciał to zrobić, no ale to nie wyszło, niestety. Zdarza się i tak. Ale jeśli bym nie zauważył, to kto wie, może by wyszło. Dzisiaj na streamie jeden gość mi tego grał właśnie. Tutaj to zrobił, że dał flesza, jakoś gdzieś... Kurczę, to jakoś dziwnie zagrał, że ja odpaliłem ulti tutaj, Wukongiem, a on był tam. Ograł mnie skubane nieźle. Więc w końcu tam wyszło ok ta akcja, ale no ograł. Widowiskowo. A on chce mnie ściągnąć pod ten turret, prawda? A chciałem, żeby wciągnął kukiełkę, to jest możliwe. Okej. Zastanawiamy się, czy może mnie złapać na ulti. Może. Nie wiedziałem. Także zastanawiałem. To ulti też jakoś bardzo nie było konieczne, ale ciekawość mnie do tego przekonała. Chciałbym to zrobić. Tutaj pamiętajcie, jeśli bijecie jakieś turety itp, używajcie tego E, bo pamiętajcie, że atak speeda dostajecie, prawda? Także no, dobra rzecz. Okej. Okay. No tu jestem raczej martwy. Chociaż... O, prawie! Użyłem wszystko, co mogę. No nie mogę, nic więcej. Okej, także co do itemków z tych, że tak powiem, jak to się nazywa, ofensywnych, o. Z ofensywnych przedmiotów, Hydra, Last Whisper, no i Enchant Warrior z fioletowego, i później mamy dwa przedmioty, i to będą właśnie dwa przedmioty już na defensywę. I zazwyczaj
pewnie w 80% gier będzie to Omen plus Banshee Vale po prostu. Tak nam będzie to wyglądać, to i to. I to jest taki full build, który w każdej grze powinien działać. Totalnie w każdej. Chyba, że no są jakieś wyjątki typu... nie wiem, gracie na Malzahara i musicie zrobić QSS-a po prostu i to możecie sobie zrobić, prawda? Albo gracie na... Zobacz, czekajcie. Pomyślę sobie nad takim scenariuszem, tylko muszę patrzeć na przedmioty. O, gramy na Tryndamera. I wtedy zamiast Banshee Vale robimy po prostu Tornmaila. Tak nam to działa. Także jest tam kilka przedmiotów na te dwa ostatnie sludy. Ale jak mówię, 80% to są te dwa, które powiedziałem, czyli Banshee oraz Omen po prostu. Tak nam to wygląda. Co do jakiejś synergii w naszym Wukongu, no to nasze ulti jest full AOE, prawda? Także jeśli jakieś macie postaci, które również tam działają pod AOE, jakaś Aini, Morgana, jakaś Katarina, coś ten deseń, myślę, że będą bardzo fajnie współgrały. Tutaj jeszcze sobie przypomniałem o jednej sztuczce fajnej, ale zobaczymy, czy mi się ją uda jeszcze pokazać. To jest na blue. Jeśli gracie Hydrę, to jest taka sztuczka, że macie... Podchodzicie do tej ściany. Podchodzicie tutaj do tej ściany i dajecie Hydrę. I ta fala dociera do blue i dostajecie na nim wizję, wtedy dajcie sobie E do niego. Także jeśli nie macie wizji, na przykład załóżmy, że uciekacie tutaj stąd, prawda? Uciekacie. Podchodzicie do tej ściany, dajecie Hydrę, dajecie E do tego, uciekacie. Taki, załóżmy, scenariusz. Także taka sztuczka, która może się wam kiedyś przydać. Okej, okay. Chyba tyle. Będziemy kończyć. Koniec. Czyli WP. Także tyle z Wukonga. Dzięki za oglądanie. Dajcie znać, co sądzicie, czy to może działać. Ja osobiście na rakietach to grałem i działało spoko. Także ja polecam. Jeśli chcecie, no to śmiało. No i miłego grania życzę. I powodzenka. Hej.